Po objeździe najważniejszych inwestycji sportowych, które zakończą się jeszcze w tym roku, wspólnie z panem prezydentem Kulikiem sprawdziliśmy stan zaawansowania oraz jakość tych robót. Jest to budujące, wszystkie te inwestycje będą oddane przed terminem, z czego się bardzo cieszymy, gdyż młodzież na nie czeka. Mamy basen przy szkole podstawowej 144, mamy piękną halę przy szkole 89. Mamy piękną halę, która się buduje przy liceum numer 30 w Nowej Hucie. Także tych obiektów jest coraz więcej i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również rozpoczniemy następne inwestycje, które będą przede wszystkim służyć młodzieży, które będą służyć mieszkańcom, gdyż wszystkie te obiekty będą czynne po godzinach pracy i będą dostępne dla mieszkańców.